Mateusz Kaniowski, nigdy się nie spodziewałem, że mój ziomek Sema.pl będzie stał, udzielał wywiadów, będzie walczył z potwornym ciosem. Siema, Michał. Siema, to jest najwspanialszy dzień mojego życia, ale to nie dlatego, że byłem na konferencji, tylko że udzielam wywiadu Mateuszowi Kaniowskiemu. Panie i panowie, Michał Cichy spełnia marzenia. Dlaczego tobie tak bardzo zależało na tym, żeby wyjść do oktagonu? Kurde, wiesz co, tak naprawdę ja w ogóle nie chciałem, bo już gadaliśmy parę razy. Parę dziesiąt i nie chciałem, ale w pewnym momencie pomyślałem, że chcę. Nawet niedawno, po prostu wiesz, nagle trafił się Adrian Cios, zaczął mnie w jakiś sposób obrażać, wiesz, że on mnie bardziej śmieszy, ale pomyślałem, że przynajmniej jest jakiś powód, żeby komuś dać w ryj. Jakich jest trzech największych zawodników MMA, z jakimi robiłeś wywiady? Trzech największych? Tak. O kurde, ciężkie pytanie. Jan Błachowicz, Mateusz Gamrot i Joanna Jędrzejczyk. Chyba, że kobiet nie liczymy. I teraz powiedz mi, czy jeżeli byś przegrał z Adrianem Ciosem, nie byłoby ci głupio iść do Janka Błachowicza robić z nim wywiad? Nie. Wiesz dlaczego? Bo po pierwsze to ja nie jestem żadnym zawodnikiem, nigdy nim nie będę i nawet jeśli, nie wiem, potrenuję dwa lata, to się nie nazwę, nie śmiem nazwać nawet zawodnikiem MMA. Po prostu, wiesz, trenuję sobie. Ale wiesz, bo dla mnie ten Cios to nie jest taki żenujący typ, znaczy żenujący jest, tylko nie jest aż tak słaby, jak wszyscy uważają. Wiesz, on jest nawet faworytem przecież ze mną w tym starciu. Kurs... Oni jeszcze nie wiedzą, jaki dzikie to jest zadymiarz. Nie, bo myślę, że kursy spadną, bo gość mnie nawet nie trafił z partyzanta z liścia na face to face, więc myślę, że kursy spadną teraz, bo on jest żenujący. Spodziewałeś się, że cię uderzy, nie? Przed chwilą nawet o komuś to odpowiadałem na to, czy myślałem. Myślałem, że mi, wiesz, strzeli, ale jak już staliśmy face to face, to pomyślałem, a nie, chyba odpuścił. I nagle, wiesz, ten cios nagle, cios od ciosa poleciał i nawet mnie nie trafił, wiesz, z partyzanta widzenia, on mnie chce trafić w klatce. Myślisz, że będziesz to łączył teraz, tą pracę tutaj jako prowadzący i raz na jakiś czas miał walki? Nie wiem, wiesz, Mati, muszę pomyśleć nad tym, ale to dopiero po tej walce, wiesz, jak wyjdę i się okaże, że mnie spięło, że jestem żenujący w klatce, to sobie odpuszczę pewnie, choć ambicja mi pewnie nie pozwoli, jakbym przegrał, żeby skończyć na tym jednym, tylko jeszcze raz bym pewnie spróbował i wtedy jakbym przegrał, to wtedy bym sobie odpuścił. Ale nie wiem, teraz ci nie powiem, czy ja będę to łączył, czy nie, wiesz, życie jest zbyt krótkie, trzeba próbować nowych rzeczy. Lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło. Bardzo często pytacie, kto co trenował i na przykład z dziennikarzami jest tak, że nikt, kto by nie trenował niczego w życiu, by nie został dziennikarzem, bo skąd się musiała wziąć ta zajawka, więc każdy okowicie z mikrofonem musiał coś robić. Michał, co ty robiłeś w życiu? Wiesz, sportu walki. Chodzi o sportu walki? No, chodziłem sobie trochę na kickboxing, na zapasy jakieś, ale to, wiesz, trenowaniem bym tego nie nazwał, z czasem sobie chodziłem na treningi, nie? To już, powiem ci szczerze, jak zacząłem chodzić na jakieś indywidualne zajęcia, to się okazało, że nic nie potrafię. A to było teraz, zacząłeś chodzić. Mam techniki, no tak, no teraz zacząłem, znaczy, wiesz co, chodziłem sobie, mam takiego mojego kolegę bardzo dobrego, Michała Kornackiego, on walczy w Wotorę, na gołe pięści, w The War walczył, jest zapaśnikiem i po prostu on sam, gadaliśmy i mówię, kiedyś bym sobie porobił zapasy, wiesz, bo ja się idealnie do zapasów nadaję, bo mam wielkie uda, wielkie nogi, ciężko mnie przewrócić. No i tak sobie zaczęliśmy robić te zapasy i wiesz, było bardzo fajnie, ale jak zaczął robić mi treningi już takie typowo pod walkę, to już nie było tak fajnie. Wiesz, powiedział, że dobra, jak masz walkę, to już koniec, stary, fulgowej, musisz robić ze mną mocno. Ja robię z tym chłopem, jest dla mnie niesamowite, wiesz. Wiadomo, że on tyle lat trenuje, no ale samo to, jak mu kimurę próbuje wyciągnąć, jak goś spina tylko rękę i nawet nie mogę jej ruszyć, to jest dla mnie, wiesz, kosmos. Jaka jest reakcja MMA.pl? W sumie to nie wiem. Nie pytałem go o to prywatnie, jestem ciekawy. W sumie to nie wiem, Dominik to się śmiał trochę z tego. Dominik Woźniak, szef, z tego się śmiał. A chłopaki tutaj mnie mocno wspierają, szczególnie Adrian. Wiesz, ogólnie czuję wsparcie ze środowiska dziennikarskiego. Wiadomo, że nie będą tego jakoś mocno okazywać, bo... No jak to nie lecisz, Cichy? Nie wypada wam, ale no, wiesz co, na pewno nie było negatywne, bardziej zabawne, wiesz, Dominik się śmiał z tego. Okej. Niektórzy zadali, o, ciekawe pytanie, a co jeżeli Papi TV wyjdzie na tym lepiej i przykładowo, najgorszy z możliwych scenariuszy, Michał Cichy przegrywa walkę, a Papi TV zastępuje cię jako prowadzącego, to byłoby straszne dla ciebie, co? No to byłbym podwójnym przegrywem, straciłbym dwie roboty, ale, no dobre, ale wiesz co,
Nie, wiesz, kurę, powiem ci tyle, Maty. Ja już w życiu tyle przeżyłem, tyle rozczarowań, tyle różnych innych rzeczy, że nawet jakby teraz by mnie wypieprzyli z jakiejś pracy, to nawet bym, może bym smutny z dwa dni chodził, a tak to nie, bo wiem, że ja sobie zawsze poradzę. Okej. Okay. Oglądaliśmy czat podczas twoich wypowiedzi i widziałem, że ludzie stanęli za tobą. Wiesz co, to jest plus walki z takim atencjuszem, że po prostu ludzie są przeciwko niemu, więc są za mną. I tak sobie, wiesz, dzięki temu... Nie, to jak rzuciłeś tekst o drzewie, to wtedy było na całym czasie XD, XD, XD. A, no to bo wiesz, no czasem mi się coś uda ciekawego powiedzieć, tam raz na pół roku, nie? No właśnie, cichy... cichy stypiasz czy cichy zadymiasz? Czasem cichy stypiasz, czasem cichy zadymiasz, to zależy jaki mam humor. Dzisiaj miałem wybitnie pozytywny humor, wiesz, ciężko, w ogóle wiesz, patrzę na tego chłopa, zakłada sobie kaptur na głowę, stoi tak, wiesz, patrzy się na mnie cały czas spod byka, a ja wiem, że on, wiesz, tak jak mówię, może ze mną nawet wygrać, ale wiem, że on jest leszczem, po prostu mentalnie jest leszczem i on się spali psychicznie przed naszą walką. Ale tu musi zgrywać, wiesz, takiego gangstera, robi sobie zdjęcia z jakimiś ochroniarzami na jakimś tle, wiesz, budynków, żeby wzbudzać. No to chłopie, no ilu takich jest na świecie, ilu takich trzeba przerobić? Daj spokój. Wy nie wiecie, ale Michał ma ciekawe historie, zresztą każdy tutaj ma ciekawe historie, bo raczej ktoś, kto się interesuje sportami walki, musiał swoje pocić, musiał się swoje pobić, musiał się zainteresować tym sportem, a nikt się tym nie interesuje bez powodu, zanim się pojawiły freak fighty, no bo wiadomo, że każdy z nas był wcześniej tutaj. Jakaś najciekawsza twoja historia a propos bujek? Kurde, o, no to nie będzie jakaś ten, wiesz, kiedyś wracaliśmy z dyskoteki we trzech, w czterech, takim... Beze mnie jak coś. Ale nie, to było, wiesz, mega x lat temu, z jakichś 15 nawet. Wracaliśmy z dyskoteki Wężykiem, idziemy i nagle się budzę w rowie, nie? I mówię, co się stało? Odwracam się, patrzę, a tu dwóch moich kolegów też leży w tym rowie, a dwóch następnych, którzy za nami szli, biją się z trzema gośćmi. Wiesz, oni zrobili taką akcję, że wbiegli w trzech z przodu, ja dostałem w tył głowy, wleciałem od razu do rowu, mój kumpel dostał takiego szpica w jaja, dobrze, że ma dzieci teraz, bo wiesz, dostał takiego szpica w jaja, a drugi dostał od razu taką plombę, że od razu mu nos poszedł, więc od razu mu się odechciało walczyć. No i wiesz, jak ja się ogarnąłem, wstałem, to już tych dwóch moich ziomków dawało radę tym trzem typom, ja już nawet nie musiałem nic zrobić, oni zaczęli uciekać, nie? No i po tym wszystkim pamiętam... Bo zobaczyli, że cichy wychodzi z rowu. Tak, że jednak odrodził się. Ale pamiętam, jak moi koledzy mówią tak, no takiego zgrywasz kozaka, a dostajesz jeden cios i padłeś, nie? Mówię, wiesz, już po mięsce, że zostałem w tył głowy, później podjechała policja. Butelką? Nie, dostałem, wiesz, z pięści w tył głowy. A, okej. I padłem od razu, wiesz, od razu mnie odcięło. I wiesz, ja mówię, panowie, no nie dość, że dostałem w tył głowę, to jeszcze jestem pod wpływem alkoholu. Oni, o, stary, przecież nie jesteś taki narąbany. No i przyjeżdża policja, wszystkich nas przebadali, kumple mieli, jeden miał max promil, a ja miałem 2,5. Więc wtedy powiedzieli, przepraszam, sorry mordo, rzeczywiście mogłeś paść po jednym ciosie. Obyś teraz nie padł po ciosie. Michał Cichy, to był pierwszy wywiad na tym kanale. Jako środowisko dziennikarskie, za tą kamerą stoją wszyscy inni dziennikarze i czekają z Michałem Cichym, który jest dzisiaj największą gwiazdą. Wielka piona i powodzenia. Dzięki, Mati.